Po wstępnych rozmowach, dzisiaj moja wizyta okraszona jak gdyby spotkaniem z przedstawicielami Urzędu Miasta, także z przedstawicielami i władzami klubu, pozwala mi powiedzieć, zakomunikować praktycznie tylko jedno. Zespół King Wilki Morskie Szczecin zostaje zaproszony do procesu licencyjnego Tauron Basket Ligi na sezon 2014-2015, co oznacza, że będzie mógł formalnie aplikować zgodnie z regulaminami i przepisami Polskiej Ligi Koszykówki do uczestnictwa w rozgrywkach na zasadzie takiej samej jak wszystkie kluby, które w tych rozgrywkach występowały. To jest ta sama podobna sytuacja co tydzień temu w Lublinie, kiedy to zespół Startu Lublin na tych samych zasadach i w tej samej formie i formule został zaproszony do rozgrywek Ligi Zawodowej. Tak jak się Państwo domyślacie, Liga Zawodowa w tym sezonie minionym, 2013-2014, on jeszcze co prawda się nie skończył, mamy przed sobą jeszcze jeden mecz fazy półfinałowej, mamy jeszcze całe finały przed sobą, mecze o brązowy medal, ale w tej głównej części już wstępnie się zakończył, występowało 12 drużyn. Chcemy, aby w przyszłym sezonie w tych rozgrywkach występowało 16 drużyn. I takie miasta jak Lublin, Szczecin są naprawdę bardzo mile widziane w tym gronie, szczególnie, że dysponują odpowiednimi uwarunkowaniami organizacyjno-finansowymi, a także przede wszystkim wspaniałymi obiektami, które byśmy chcieli widzieć praktycznie we wszystkich ośrodkach występujących w rozgrywkach Tauron Basket Ligi.